bitwie pod Zadwórzem w sierpniu 1920 roku. Bitwa została nazwana polskimi Termopilami, a dowodzący batalionem Krakus, kapitan Bolesław Zajączkowski, polskim Leonidasem. Były pewnie ważniejsze bitwy niż bitwa pod Zadwórzem, leżącym jakieś 33 km od Lwowa, ale dramatyzm tego starcia z budzącą postrach pierwszą konną Budionnego, a potem utrwalony m.in. przez poetów, pisarzy, malarzy mit bitwy, jako tej, która uratowała Lwów przed bolszewikami, spowodowało, że o Zadwórzu było głośno. Głośno w Polsce, ale w Polsce międzywojennej. Dziś w Polsce XXI wieku niestety o tej bitwie zwanej polskimi Termopilami nie jest głośno, a szkoda, bo warto o niej pamiętać, warto tych bohaterów przypominać. Będziemy dziś starali się Państwu opowiedzieć o tej bitwie, o dramatyzmie tej bitwy, no i także o bohaterach. W studio krakowski historyk Stanisław Maria Jankowski. Było kilka takich bitew nazwanych polskimi Termopilami. Jedną z nich jest właśnie ta bitwa pod Zadwórzem. Spróbowałem podjąć ten temat nie tylko ze względu na bohaterstwo dowódców, żołnierzy, w ogóle to, co wszystko szło opisywane, omawiane w pierwszych latach po bitwie, w czasie spotkań kombatantów, którzy przyjeżdżali tam pod Kurhan, żeby, nazwijmy to, świętować, a może raczej wspominać i modlić się jeszcze w II Rzeczypospolitej. To był zupełnie inny czas, kiedy porówna się z tymi bitwami i z tym, co wolno było wiedzieć, podkreślam słowo wolno, w okresie powojennym. Rodziny bohaterów, rodziny żołnierzy czy oficerów spod Zadwórza musiały ten fakt ukrywać. Musiały mówić o tym, że nie wiedzą, gdzie ojciec walczył, gdzie dziadek zginął i tak dalej. Takie były czasy. No i oczywiście istniał drugi obieg i w tych z drugiego obiegu można się było dowiedzieć o wielu bitwach, o wielu wydarzeniach, o wielu ludziach, ale nie wszystko i nie w sposób pełny. Często z dużymi błędami, bo ludzie, którzy przygotowywali materiał dla drugiego obiegu wydawniczego, nie zawsze byli dobrze przygotowani, nie zawsze chcieli przygotować się dobrze, bo były takie możliwości. To ten czas minął. W 90 roku nagle zaczynamy o pewnych sprawach mówić, nagle się dowiadujemy, a przyłożyłem do tego swoją rękę, o tym, że było powstanie w Czortkowie w 1940 roku i Zadwórze to takie jakby w innej skali, w innym miejscu powstanie w Czortkowie. Tylko że rok 1920. Dlaczego akurat ta bitwa została nazwana polskimi Termopilami? Czy ona miała jakieś szczególne znaczenie? Jakieś szczególne strategiczne znaczenie? To była bitwa, która miała Lwów naprawdę uratować od zalewy bolszewickiej? No więc właśnie, tutaj do politycznych, do romantycznych opisów i uwag dochodzi dzisiaj to, co jest obecnie potrzebne. Po prostu rozmowa o tamtych sprawach, ale nie na baczność, nie na kolanach, tylko z głęboką refleksją i zastanawianiem się, co było wówczas źle, gdzie były jakie błędy, czy to prawda, no właśnie, różne prawdy. Po latach ten materiał, który w tej chwili zbieram, dotyczy właśnie tych różnych prawd, różnych możliwości, różnych błędów, które chcieli historycy popełniać lub których nie mogli się ustrzec. Przyglądnijmy się w takim razie bitwie pod Zadwórzem. Jest sierpień 1920 roku. Jak wygląda ta sytuacja na tym froncie polsko-bolszewickim? Z jednej strony mamy armię Tuchaczewskiego, która jest blisko Warszawy, ale z drugiej strony od południowego wschodu naciera przecież słynna pierwsza konna Budionnego. Przypomnijmy, że to jest już po przesileniu, bo mamy 17 dzień sierpnia, po przesileniu warszawskim. Już 17 dzień sierpnia to Rosjanie zaczynają powolutku odstępować. Oni jeszcze nie uciekają, oni dopiero odstępują od Warszawy. Jeszcze będzie kilkanaście przynajmniej bardzo trudnych dni na Podlasiu, na Mazowszu, w Białymstoku. Jeszcze będą rządziły rewkomy, jeszcze będą ginęli rozstrzeliwywani Polacy w tych dniach w Polsce centralnej. We Lwowie nagle po tej bitwie zaczyna być cieplej. Jest to pierwsze zwycięstwo polskie, o którym się pedagogicznie rzecz ujmując dobrze zaczyna mówić bez błędów i z podkreślaniem wagi tego zwycięstwa, że uchroniło Lwów. Tego typu walki w pobliżu Lwowa z Armią Konną Budionnego można by wymienić kilkanaście różnych miejscowości. Natomiast tutaj miastem, ludźmi, bowiem więcej Polską, wstrząsnęły informacje o zbrodniach dokonanych na tych żołnierzach przez kozaków, którzy ich otoczyli, opadli, porąbali szablami, a również mordowali tymi szablami, co jest specjalizę tej formacji konnej, ludzi bezbronnych, ludzi, którzy podnosili ręce do góry i chcieli się poddać. Ale ty już wybiegłeś troszeczkę naprzód, już zaczynasz opowiadać o tym dramatyzmie tej bitwy pod Zadwórzem, a ja bym chciała jeszcze troszeczkę wcześniej nakreślić sytuację, bo rzeczywiście ta pierwsza konna armia Budionnego, sowiecka formacja kawaleryjska, no trzeba powiedzieć, że ona stanowiła taką główną siłę uderzeniową Armii Czerwonej na Ukrainie. I rzeczywiście zagrażała Lwowowi, no to jest bezpośrednio sprzeczne. Budionny stawiał sobie chyba za cel, żeby zdobyć Lwów i żeby Lwów i jego obrońców rzucić na kolana. Chciał przede wszystkim dorównać Tuchaczewskiemu. Chciał dorównać tutaj i umożliwić żołnierzom to, na co oni czekali. Tak jak rosyjscy żołnierze walczący pod Warszawą czekali, kiedy będą mogli wtargnąć do Warszawy i tam zacząć łupić, zacząć podpalać, zacząć gwałcić, zacząć zabijać. To im się marzyło, żeby wejść. I to samo marzyło się ludziom z Konnej Armii Budionnego, którzy czekali, powiedziałbym, taką może przesadą z wywieszonymi językami, żeby wreszcie się dobrwać do tego miodu, który na nich czeka w mieście Lwowie. Podobno mieli obiecane przez Budionnego, że dostaną takie 2 dni zupełnej swobody, że będą mogli rabować bez konsekwencji. Żaden z dowódców oficjalnie tak by się nie wypowiadał, ale tego typu informacje dochodziły przez aparat polityczny, a armia była bardzo upolityczniona, dochodziły do oddziałów, do pododdziałów, jak to się mówi, do poszczególnych szwadronów i oni bardzo, bardzo na to liczyli. A co zobaczyli wcześniej, na co zezwalali im dowódcy, to już ich upewniło, że tutaj Budionny nie żartuje i że wejdą i będą mogli, jak to oni nazwali, pogulać. Budionny starał się rywalizować z Tuchaczewskim. Rywalizować i być może gdyby nie ta jego chęć rywalizacji, pokazania, a zajmę Lwów i dopiero pójdę ewentualnie na pomoc Tuchaczewskiemu, który gdzieś tam już siedzi pod Warszawą, to może losy bitwy w 1920 roku byłyby zupełnie inne. Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby Budionny zapomniał, mówię to w cudzysłowie, o wejściu do Lwowa, ominął Lwów, poszedł bokiem i wszedł na plecy polskich dywizji, które przygotowywały się na przykład do walk pod Warszawą. To jeszcze wtedy był to bardzo dramatyczny czas dla polityków polskich, dla Wojska Polskiego, dla organizatorów armii ochotniczych. To o tym pewnie za chwilę, że to mogło zmienić losy kampanii sowieckiej i polskiej obrony. Czyli można powiedzieć, uratowała nas trochę ta nadmierna, chorobliwa ambicja Budionnego. oczywiście to, zresztą trudno się dziwić, to byli jak na tamte czasy dobrzy dowódcy. To nie byli ludzie, którzy wyszli tylko i wyłącznie, żeby pokazywać i propagandowo walczyć. To byli dobrzy dowódcy w prowadzeniu walki. Tutaj określanie armii Budionnego jako armii zabójców i łajdaków jest dużą przesadą. Na pewno była to armia dostosowana do ówczesnych wymogów wojny, zwycięstwa, a potem łupienia, ale to każda armia tego typu tak się zachowuje w tym czasie, kiedy jest najeźdźcą. Wspomniałeś o tych ochotniczych formacjach, no i myślę, że tu jest czas najwyższy, żeby przedstawić jedną z takich ochotniczych formacji. Oczywiście mam na myśli Małopolską Armię Ochotniczą, no bo ta Małopolska Armia Ochotnicza była formowana właśnie we Lwowie i można powiedzieć, że takim niejako odpryskiem tej Małopolskiej Armii Ochotniczej, takim oddziałem szybkiego reagowania, to będzie ten oddział, ten batalion, nie tylko jeden, który właśnie odnajdziemy już niedługo, tego 17 sierpnia pod Zadwórzem. Więc powiedzmy o tej Małopolskiej Armii Ochotniczej, bo ja myślę, że to też pokazuje dramatyzm, ale też heroizm tamtych czasów. Polska była bardzo młodym organizmem. No jeszcze nie zdążyliśmy jako państwo przygotować, wyszkolić odpowiedniej liczby żołnierzy do walki z czyhającym za naszą wschodnią granicą wrogiem, więc te formacje ochotnicze były bardzo ważne. Bardzo cenny materiał dostałem teraz ze Lwowa. Są to relacje uczestników walki, żołnierzy właśnie ochotniczej armii, którzy walczyli pod Zadwórzem. Otóż w 30 latach oni powołują koleżeński komitet, który ma odpowiedzi na pytanie, kto rzeczywiście pod Zadwórzem walczył, bo nagle zaczyna być trochę więcej tych, którzy mówią, że walczyli, od tych, którzy rzeczywiście walczyli. Po pierwsze, bardzo trudna jest sprawa odpowiedzi na pytanie. Nikt do tej pory nie próbował przeanalizować, skąd wiadomo, że zginęło 318 żołnierzy. Moim zdaniem nie ma żadnej możliwości, żeby na to pytanie odpowiedzieć z taką dokładnością. A bowiem ci żołnierze, którzy wówczas zostali policzeni jako walczący pod Zadwórzem, jako polegli pod Zadwórzem, to są ludzie, których przyniesiono zabitych z ogromnej okolicy, często nawet przywożąc z kilka kilometrów do grobu. Czy wtedy można mówić, że ten żołnierz walczył pod Zadwórzem, skoro on walczył kilka kilometrów dalej? To nie jest żołnierz stojący piersią przeciwko wrogowi, tak jak na przykład w czasie Westerplatte, że można dokładnie mniej więcej co do jednego człowieka policzyć i poległych, było ich 15, i tych, którzy byli ranni i tak dalej. Tutaj ta ilość tych ludzi zaczyna się wyłamywać komuś, kto prowadzi rachunki, tak jak wyłamała się ich kolegom, którzy prowadzili wówczas dokumentację w 1936 roku. Ale powiedzmy o tej Małopolskiej Armii Ochotniczej. No właśnie, to byli ludzie z Małopolskiej Armii Ochotniczej. Zadałem sobie tutaj ostatnio trud, żeby porównać dwa dokumenty. Jeden to dokument propagandowy bolszewicki, wydany w tym czasie, w 20 roku, kiedy wojska bolszewickie zaczynają wchodzić i walczyć w Polsce. Dokument wzywający robotników, którzy są Polakami, żeby podali braterską dłoń robotnikom i chłopom, którzy wkraczają do nich w szeregach armii Tukaszewskiego, czy w szeregach armii tej, która ma szturmować i zdobyć Lwów. Z jednej strony są chłopi robotnicy i z drugiej strony są chłopi robotnicy, ale polscy chłopi robotnicy zupełnie inaczej postrzegają walkę, mają ogromny patriotyzm, mają niedoświadczenie bojowe, bo trudno, żeby być doświadczonym żołnierzem. To są sporadyczne wypadki, że niektórzy, byli w legionach, czy przeszli przez walki we Lwowie. Bardzo często są to młodzi chłopcy, listonosz, ślusarz, tego typu zawody, którzy mają po 17 lat, są szesnastolatkowie, przychodzą do Armii Ochotniczej, zgłaszają się w czerwcu. Zostaną na przykład przydzieleni do kompanii karabinów maszynowych i mają 2 szkolenia z używania karabinu maszynowego i już wyruszają w pole. Ale w tej niezwykłej formacji, oprócz tych, o których wspomniałeś, tam czy ślusarz, czy kolejarz, czy syn kolejarza, syn pocztowca, no to jeszcze byli studenci, była młoda inteligencja i to wcale nie mała grupa. Nie mała grupa, młoda inteligencja, byli również uczniowie szkół, chociażby ze Zdrochobycza czy ze Stanisławowa. Ale trudno mówić, że to żołnierze do oddziału, który ma być, nazwijmy to, wizytówką Armii Ochotniczej. Oni nie są, żeby kogoś wyszkolić, jak się szkoli komandosów czy inne siły specjalne, a takim batalionem ma być batalion Zajączkowskiego. Trudno... To znaczy ten, od razu wyjaśnijmy, to jest ten batalion, który właśnie tych sił szybkiego reagowania, które znalazły się pod Zadwórzem. Tak, natomiast dlaczego oni są siłami szybkiego reagowania? Może to troszkę śmiesznie wygląda, ale oni na front wyjeżdżają wozami. To ma odpowiadać na pytanie siły szybkiego reagowania. Trochę jest kawalerzystów Krynickiego tutaj, ale ta współpraca, jak się okaże, 17 nie sprawdza się do tego stopnia, jak byłaby potrzebna. Kawalerzyści nagle znikają, dostają inne rozkazy. Żołnierze batalionu już uszczupleni maszerują piechotą linią kolejową do Lwowa, po torach. Zostawmy na moment ich maszerujących, trzymajmy się tej nazwy, bo taką wtedy wprowadzono tej formacji siły szybkiego reagowania, tej małopolskiej Armii Ochotniczej, no bo tu warto już wspomnieć o dowódcach, no bo jednak, choć mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z amatorami, a nie z zawodowymi żołnierzami, no trudno mówić o wyszkoleniu, jak sam mówisz, no ludzie, którzy wstępowali do tej Małopolskiej Armii Ochotniczej w czerwcu, oni zaraz potem po kilku szkoleniach właściwie zostają rzuceni na front. Te siły szybkiego reagowania, no to też powiedziałabym są formacją, w skład której wchodzą no, studenci na przykład. No to też raczej mało wyszkoleni wojskowo ludzie. Natomiast no jednak dowódcy to są zawodowi żołnierze i to znakomici żołnierze. Myślę tutaj o rotmistrzu Abrahamie, czy chociażby kapitanie Zajączkowskim. No to są zawodowcy i to nieźli, bo przecież oni mają już jakąś karierę. Mówię, przywołuję tutaj rotmistrza Abrahama, ponieważ on jakby zajmował się formowaniem tych oddziałów szybkiego reagowania i dopiero po jednej z bitew, w której został ranny, przekazuje dowództwo Zajączkowskiemu i to Zajączkowski poprowadzi jak Leonidas ludzi do tej bitwy pod Zadwórzem. Zajączkowski to świetna postać, świetny żołnierz, na fotografii się źle prezentujący, bo niziutki w skórzanej kurtce, taki zachował się w mojej pamięci, na boku ukryty za tymi kolegami, którzy wypinają piersi do fotografującego, no ale taki był. Zresztą wcześniej w czasie walk w Legionach 3-krotnie ranny. On bez przerwy wracał na pole. To była tego typu kadra dowódcza w porównaniu z żołnierzami, którym się trudno dziwić, kiedy zostawali ranni, to szukali sanitariusza, ale to byli ludzie, którzy tak jak Abraham dowodzili ranni leżąc na wózku. To byli tego typu ludzie, to byli ludzie tacy, którzy jak nie wiadomo było jak dostarczyć karabin maszynowy na pole bitwy, to brali wózek kolejowy, do tego dochodził konik zabrany z pola przechodzący i ten koń ciągnął wózek z karabinem maszynowym i tworzyła się swego rodzaju taka taczanka, tylko ona mogła oczywiście poruszać się po torach kolejowych. Ale, i tu zabawny wynalazek, wynaleźli beczkę, którą wepchnęli na ten karabin maszynowy i on strzelając do przeciwnika był niesłychany efekt, kiedy tłukła się ta beczka, do tego stopnia, że żołnierze polscy w pobliżu tego karabinu maszynowego głuchli po prostu i prosili litości, przestań strzelać, i w końcu celowniczemu zabrali tę beczkę. To dodajmy, że kapitan Bolesław Zajączkowski, no to rodowity Krakus. Tak, rodowity Kraków. Po wielu latach znalazłem jego krewnego w Warszawie. Jestem w kontakcie z panem Andrzejem Zajączkowskim i mam mnóstwo fotografii i różnych znakomitych dokumentów potwierdzających obecność Bolesława wśród studentów Alma Mater, tego samego wydziału zresztą co ja, i w tej samym archiwum jego i moje dokumenty się znajdują. Radio Kraków. Dziś, proszę Państwa, mówimy o bitwie pod Zadwórzem. Bitwie, która została nazwana polskimi Termopilami, i przypomnę, że naszym gościem jest krakowski historyk Stanisław Maria Jankowski. Wracamy do 17 sierpnia, bo już teraz wiemy, że ta Małopolska Armia Ochotnicza to tak naprawdę armia, która ma bronić rzeczywiście tego Lwowa, bronić i stanowić jakąś zaporę przed zakusami pierwszej konnej Budiannego. Sytuacja oczywiście jest, jak to na froncie, dynamiczna i, jak sam mówiłeś, bitwa pod Zadwórzem była jedną z wielu bitew toczonych w tamtym regionie, w tamtym czasie. Można powiedzieć, że właściwie ci żołnierze byli przerzucani z bitwy do bitwy i mniej więcej taka była sytuacja z tym oddziałem szybkiego reagowania, którym dowodził kapitan Bolesław Zajączkowski, że oni mieli się przedrzeć do Lwowa, żeby gdzieś w momencie, kiedy się pojawi ta armia Budionnego, żeby zatrzymać tych żołnierzy sowieckich, żeby oni na przedmieścia Lwowa nie weszli. Ruszyli torami kolejowymi, jak mówiłeś, w kierunku Lwowa, no po drodze było Zadwórze. I tutaj okazuje się, że są Sowieci już. Tutaj trzeba zdobyć dworzec w Zadwórzu, potem zdobyć budkę kolejową, o której trochę później powiem, ale wcześniej jeszcze jest miejscowość już obsadzona przez kawalerzystów, wcześniej jeszcze jest wzgórze 222, z którego strzela bolszewicka artyleria i doskonale wstrzeliwuje się w maszerujących w kierunku Lwowa żołnierzy. Bolszewicy zastosowali bardzo taki skuteczny manewr, mianowicie odcięli polskie oddziały od Lwowa. I już w tym momencie Polacy najpierw ich mieli za plecami, a potem nagle zaczęli mieć przed sobą. Ale to jest kilkaset bagnetów, jak to się mówiło wówczas, i podobno powyżej 2000 jazdy. Czyli Polacy mają po 10 mniej więcej przeciwników na jednego żołnierza. Ja czytałem dokładne opisy tych walk prowadzonych przez poszczególnych żołnierzy. To wygląda dramatycznie. Oni uciekają z karabinem, z którego nie można już strzelać, bo nie ma amunicji. Za nim uciekającym pędzi na przykład 10 kozaków. On nie ma żadnych szans z tym karabinem, próbuje się osłaniać, próbuje walczyć. Ba, on nawet nie jest przeszkolony, jak się walczy z kawalerzystą, bo na to nie było czasu. Nie było możliwości we Lwowie, żeby zastosować taki system szkolenia. Z kijami drewnianymi uderza kawaleria na uzbrojonych w drągi, też drewniane, piechurów, i w tym momencie uczy się żołnierza, jak z kawalerzystą walczyć. To są dzieci, które uciekają z karabinami, trochę więcej mogą tym karabinem, ale na przykład boją się, też czytałem taką relację, pchnąć konia w brzuch. Bagnetem. Tego sobie nie wyobrażają. No i dostają szablą w tym czasie. Ale początkowo właściwie oddział, batalion Zajączkowskiego odnosi sukces, bo on zajmuje dworzec w Zadwórzu. Tak, zajmuje dworzec w Zadwórzu, ale w tym momencie na miejsce tych piechurów czy tych kozaków, którzy obsadzali dworzec, prawdopodobnie w sile jednego szwadronu, nagle się pojawia 10 dalszych. Jest taka relacja jednego z żołnierzy, który opisuje oficera, który wychodzi na szczyt wzgórza i wraca zupełnie zielony. A, to był Piniński. Ze strachu. Nie mówi tego żołnierzom, co on tam zobaczył. A zobaczył 2 szwadrony jazdy, czyli około 300 kawalerzystów przygotowujące się do uderzenia, a tutaj w tej części wzgórza jest 10 Polaków. Wiadomo było, że ten dworzec kozacy zajmą. Bardzo dramatyczne się wydarzenia rozegrały w walce, no można tak powiedzieć, o budkę wartowniczą przy tym dworcu. Budka wartownicza, to wielu żołnierzy tę walkę wspomina. Już nawet komisja, o której wspominałem tutaj, sprawdzająca, czy ktoś był w Zadwórzu, czy nie, nagle zobaczyła na liście kolegów walczących około 100, którzy twierdzili, że walczyli w budce lub w zabudowaniach stajennych w pobliżu budki lub pod budką. Oni tam wszędzie się bronili, ale na pewno nie 100 do tego niewielkiego domku, zresztą istniejącego do dzisiaj. Ale w tej budce chyba walczy sam Zajączkowski też. To on tam walczy w tej budce, ale też jedni twierdzą, że pod budką, drudzy, że w budce. W każdym razie jego słowa są: żołnierze do ostatniego ładunku. Oddaje kilka strzałów z służbowego Mausera do atakujących i ostatni pocisk strzela sobie w głowę. Potem pamięci niektórych z jego podwładnych zostaje ten moment, jak dowódca popełnia samobójstwo, co bardzo deprymuje, ale dla niego może być jedynym ratunkiem od bestialstw, na jakie ważyli się kozacy w stosunku do oficerów. Oni mniej byli gotowi popełnić zbrodnie z tymi przeciwko polskim żołnierzom, natomiast pytali tylko, czyś ty oficer, czyś ty nie oficer. Kurtkę z Zajączkowskiego zdarli i żołnierze pamiętają, że później jeden z kozaków jeździł w tej kurtce dowódcy, dobrze zapamiętanej przez żołnierzy, i to już dla nich był wielki dramat, szczególnie ten moment zobaczenia kurtki dowódcy na kozaku. Ale to zdaje się nie tylko Zajączkowski popełnił samobójstwo. Inni oficerowie też. Tak, to może Zajączkowskiego właśnie... kilku oficerów popełniło samobójstwo, kilku podoficerów. Taka się zaczęła, nazwijmy to, plaga samobójstw wśród tych ludzi, którzy zobaczyli, że nie mają żadnych szans, chcieli uniknąć późniejszych tortur, wiedzieli o nabijaniu oficerów na pal, o wieszaniu ich nad ogniskiem. To było wiadomo już dokładnie po wejściu konnej armii, w ogóle w czasie walk z bolszewikami o tym było wiadomo i późniejsze zbrodnie potwierdzą to. No, budce znowu też trudno dokładnie odpowiedzieć o liczby, ale kilkudziesięciu polskich żołnierzy zostało zarąbanych szablami. Używam tego słowa świadomie, ponieważ tak to opisał Izaak Babel, sowiecki oficer polityczny, równocześnie pisarz i poeta, inteligent przydzielony w charakterze kronikarza, w charakterze reportera gazety Kawalerist, i on w książce, która zresztą wyszła w Polsce dopiero po 90 roku, bo wcześniej nie mogła ukazać się książka Babla, Wspomnienia, rok 1920, opisuje tragedię polskich jeńców, której on przygląda się, siedząc w pobliżu na koniu albo przy stole, a kozacy na polecenie swoich dowódców, którym zresztą Babel zwraca uwagę, po prostu rozbierają polskich żołnierzy. Dzieciaki, jak on to opisuje, Babel, są po prostu zarąbywane szablami albo rozstrzeliwane, i on zwraca uwagę, prosi, żeby tego nie robić, prosi, żeby nie rubać, jak to nazywano, a oni dalej szabliskami rąbią już ludzi, którzy się poddali. Nawet którzy nie żyją, bo takie opisy też są z tych wal właśnie pod Zadwórzem. Te opisy, co się działo, kiedy kozacy wpadli w okolice tej budki i co robili z tymi obrońcami, bo okazało się summa summarum, że byli tacy, którzy przeżyli. Którzy widzieli lub, co też trzeba tutaj zwrócić uwagę, lub dowiedzieli się od innych. To bardzo często tego typu Informacje przechodzą z autora, który widział, na kogoś, kto nie słyszał, nie widział, a wspomina. Oczywiście, bo to jest dość atrakcyjne do wspomnień. I te informacje dotarły do rodzin, które jechały szukać swoich zabitych. No i szukając zabitych, bo chłopi zadłużańscy przywozili ciała na wozach z różnych stron, z okolicy. Tam, gdzie padli, nie tylko wszyscy leżeli obok budki. Otóż przywozili ludzi często tak porąbanych, że nie można było rozpoznać, kto to jest. I tu moja uwaga do autorów późniejszych relacji. Ja czytałem te relacje w gazetach. Nagle się pojawia liczba 318. Właśnie, o której już wspominałeś. 318 tych, których szczątki podobno zginęli, leżą w tym kurhanie, który potem nikt budowano. Tego nie mógł rozpoznać, żeby przy takiej masakrze rozpoznać, kto jest kto, czy taki żołnierz, czy inny żołnierz. Co więcej, Rosjanie, walcząc o domek, nie chcieli się narażać na kule, bo jeszcze niektórzy obrońcy mieli amunicję. Potem nie mieli z czym walczyć. Zaczęli obrzucać budkę granatami. No i w związku z tym w tym terenie niewielkiego budynku granaty robiły straszną jatkę. I tu wracam do mojego przyczepienia się do liczby 318, no nie można było z ciał porąbanych przez szable, pokutych bagnetami, poszarpanych przez granaty rozpoznać, często żeby nawet wiedzieć, czy to dwóch, czy jeden. Ale ta liczba 318, ona była potrzebna, myślę, potem do zbudowania mitu tej bitwy pod Zadburzem. Właśnie do zbudowania mitu polskich Termopil, że jak Spartanie Leonidasa, tak żołnierze Zajączkowskiego bronili tego małego miejsca, poczty, bronili tej miejscowości, a tak naprawdę bronili Lwowa przed najazdem pierwszej konnej Budionnego. Zresztą w niektórych opisach jest przekazywana taka informacja, że ta wściekłość kozaków wyładowywana w tak okrutny i straszny sposób na obrońcach owej budki była spowodowana tym, że Polacy odparli kilka ataków kozaków Budionnego, że nie poszło im tak łatwo z tymi obrońcami, w sumie z niewyszkolonym żołnierzem, bo tu mamy taką sytuację, że oto z jednej strony mamy świetnie wyszkolonych kozaków Budionnego, Rębajłów, a z drugiej strony mamy Łódź. Mamy studentów, mamy uczniów, rzemieślników dopiero zaczynających, prawda, swoją pracę, czyli ludzi bardzo młodych, bez wyszkolenia. A jednak udaje im się odeprzeć kilkakrotne ataki konnej Budionnego. To trzeba sobie przede wszystkim powiedzieć, że to nie było takiej sytuacji, żeby w momencie śmierci tych 318, 300, 200, to w momencie, mówię, że nie ma znaczenia tych chłopców, nagle przestała istnieć brama wejścia do Lwowa. Tego nie było możliwości. Potrzebna była po prostu legenda. I nagle ta legenda Zadwórza, stacyjki kolejowej, nagle staje się dla ludzi rozmawiających o Lwowie takim miejscem świętym. Symbolem. Jak bym to spróbował nazwać, to znaczy wyłomem w murach, który jest zatkany piersiami młodych, ginących ludzi, zamordowanych w sposób bestialski. To jest potrzebne legendzie, potrzebne do wzniecania chęci do walki. Po Zadwórzu zaczyna się częste wstępowanie do Armii Ochotniczej. Rozmowy kolegów, znajomych w Lwowie toczą się na zasadzie, czy jesteś w armii, czy byłeś w armii, chwalą się tymi, którzy zginęli. Coraz więcej jest takich, którzy mówią, że byli po Zadwórzem, a po latach się okazuje, nawet dzisiaj, kiedy sprawdza się niektóre życiorysy, to okazuje się, że opowiadał przez całe lata, że był pod Zadwórzem, a potem się okazuje, że on był w zupełnie innym pułku piechoty, który nie walczył na terenie Zadwórza. Tak czy inaczej ten mit był potrzebny również Rzeczpospolitej w takim budowaniu patriotyzmu. przypominaniu o ofiarności żołnierza, o tym, że ta ojczyzna krwi wymaga, że kiedy jest zagrożona, kiedy jej byt jest zagrożony, to że nikt nie waha się oddać swojej krwi, żeby ją ratować i że walka jest tak, jak wtedy Zajączkowski krzyczał do żołnierzy, do ostatniego naboju. Zresztą ty mówiłeś, że właściwie z tej masakry trudno było kogokolwiek rozpoznać, trudno było zidentyfikować te szczątki. Tak naprawdę zidentyfikowano niewiele osób. Wśród nich jest kapitan Bolesław Zajączkowski, są inni oficerowie, jest między innymi podporucznik Jan Demeter, którego tutaj przypominam dlatego, bo on też z Krakowa, z Podgórza rodem, potem student Politechniki Lwowskiej. Zostaje tak naprawdę zidentyfikowanych kilku i oni zostają pochowani na cmentarzu Orląt Lwowskich. Jest pogrzebowi towarzyszy wielka patriotyczna oczywiście manifestacja. No i pogrzebowi towarzyszą relacje w gazetach, sprawozdania różnego rodzaju, opowieści ludzi, jak wyglądał pogrzeb i dyskusje, ilu pochowano. W każdej gazecie jest podana inna liczba. W jednej gazecie jest podanych 7, w drugiej 6, najniższa z pochowanych jest 5. Ale kiedy patrzy się na trumny przewożone na fotografii, jest 6 trumien. Czyli znowu kogoś nie pochowano. Już między rodzinami trwają w tym czasie konflikty. Rodziny się nie chcą zgodzić. 2 oficerów, nie będę mówił nazwisk, aby ich pochować wśród tych pozostałych. W związku z tym zabierają zwłoki swoich i przenoszą do rodzinnych grobowców. I tak naprawdę nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak to było z pochówkiem i ilu rzeczywiście zostało. Raczej zbliżałbym się do liczby 5, która przez lata została na pewno i potem, kiedy nawet cmentarz niszczono, potem, kiedy cmentarz odbudowywano, utrzymywano się przy liczbie 5 pochowanych w tak zwanej części zadłużańskiej mogił na cmentarzu Orląt we Lwowie. Nie od razu wzniesiono, usypano ten kurhan w Zadwórzu, bo to dopiero rok 1927, kiedy ten kurhan wysoki na 20 metrów usypany, a na nim wzniesiono pomnik z białego piaskowca w kształcie słupa granicznego zwieńczonego krzyżem. Na pomniku z daleka był bardzo widoczny napis, krótki, tylko data, 17 sierpnia 1920. Istnieje ten pomnik obecnie. Był wyremontowany przez polskich patriotów w latach ostatnich. Tym kierowała Rada Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa. Wykuto ileś tam nazwisk, chyba 40 kilka nazwisk tych, którzy zginęli, co do których istnieje pewność. No ale majstrowie, którzy przygotowywali te nazwiska, niektóre wypisali podwójnie. Nawet na tym pod kurhanem, na tym murku z podaniem nazwisk, co mnie, powiedziałbym, kiedy oglądam to na fotografiach, trochę denerwuje, bo zawsze są uwagi rodzin, tych, których nie ma nazwisk, że ktoś 2 razy swojego umieścił, tych, którzy mają raz umieszczony, dlaczego nie, dlaczego kolegę umieszczono 2 razy. Bardzo niedobra atmosfera robi się przy takich. To już nie mogę powiedzieć drobiazgach. To jest poważna sprawa, wyrycie czyjegoś nazwiska na płycie pamiątkowej otaczającej ten kurhan. Kurhan, który rozpoczęto kopać, przygotowywać do odsłonięcia 3 dni po bitwie, już 20. Saperzy polscy już rozpoczęli przygotowywanie tego kurhanu, także na pierwszy pogrzeb, jak przyjechały rodziny, to już coś istniało. Już zalążki kurhanu były. Tego wysokiego, który właściwie jest do dzisiejszego dnia, jak powiedziałeś, jest zadbany, choć z tymi pomyłkami, ale myślę, że tutaj jeszcze warto wyciągnąć taką jedną rzecz, bo oto okazuje się, że prochy jednego z żołnierzy, jednego z tych, jak się domniemywa, walczących właśnie pod Zadwórzem, zostały przeniesione czy trafiły do grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. No to przecież jeszcze w 20-leciu międzywojennym. Tak, a wybierała tę trumnę spośród 3 trumien nieznanych żołnierzy, niezidentyfikowanych. Matka jednego z poległych, która miała wskazać, nie wskazała syna. Podane jest tam nazwisko, co przypuszczano, że to może być ten właśnie żołnierz. Oczywiście dziennikarze robili zawody, kto szybciej ujawni jakieś nazwisko, i niektóre redakcje podały zupełnie inne nazwiska swoich takich reporterów od innych redakcji. No ale to już specyfika zawodu, żeby wyprzedzić inną redakcję. Wyprzedzić nawet konkurenta. Często pomyłkę podać i pozostawić ją. Ale dopiero w 1990 roku, czyli po tych latach zapomnienia właściwie o bitwie, chociaż jak powiedziałam na początku, właściwie ta bitwa tak głośna, bo przecież owiana legendą, bitwa, o której Zofia Kosak-Szczucka pisała, o której pisano wiersze, wydawano wspomnienia, to było też miejsce nawet pochówek tych oficerów właśnie na cmentarzu Orląt Lwowskich, tych zidentyfikowanych, ten sam kurhan w Zadwórzu. To były takie miejsca patriotycznych manifestacji przez całe 20-lecie. Potem oczywiście przez 10-lecia nikt o Zadwórzu nie pamiętał, ale dziś też tak naprawdę o Zadwórzu nikt nie wie, bo kiedy by się zapytać dziś poza zawodowymi historykami, którzy zajmują się jeszcze tym okresem 20-lecia międzywojennego i sprawami dotyczącymi właśnie wojny 1920 roku, to myślę, że chyba nikt by nie wymienił. Nie wiem, czy by ktoś wymienił ileś tam bitew, które wtedy toczono. Pozostaje Warszawa, pozostają takie miasta symbole, więc bitwa pod Warszawą, bitwa o Lwów. Natomiast tego Zadwórza nie ma i dopiero w 90 w ogóle roku na jednej z kolumn grobu nieznanego żołnierza wśród tablic pól bitewnych umieszczono obok Lwowa właśnie Zadwórze. Dopiero wtedy, ale to chyba umieszczenie nawet na tej kolumnie niewiele pomogło pamięci, bo dziś dalej o Zadwórzu się nie pamięta i nie pamięta się o tych kilkuset poległych pod wodzą kapitana Bolesława Zajączkowskiego, rodem z Krakowa. Tutaj są ogromne zasługi profesora Niciei, który przygotowując swoje książki o cmentarzu Orląt również zajął się walkami i zwycięstwem pod Zadwórzem. Ale to jest niewielka broszurka, która trafiła do rąk pasjonatów zajmujących się historią 1920 roku albo do rąk tylko i wyłącznie historyków. Mówię o takiej szerszej pamięci. Zadwórze dalej jest nieznane. No tak, jest to prawda, jest tylko w kilku książkach są rozdziały poświęcone Zadwórzu, nie ma głębszej analizy. Co więcej, kiedy zaczyna się porównywać spisy nazwisk żołnierzy polskich poległych w 1920 roku z tymi wyjątkowymi spisami przygotowanymi we Lwowie oraz z legendą co do niektórych żołnierzy, to stale widzi się pomyłki. W głównej księdze poległych w obronie Polski nie ma niektórych żołnierzy, którzy polegli pod Zadwórzem, lub są tacy, którzy nigdy pod Zadwórzem nie walczyli, o co upominają się koledzy między innymi z tej komisji, o której mówiłem w 1936 roku, która dramatycznie, często walcząc z fałszywymi świadectwami, no, starała się ustalić i naprawdę nie ustaliła dokładnie co do jednej osoby tych, którzy brali udział w walce pod Zadwórzem. Co więcej, nie ustaliła wszystkich tych, którzy tam polegli. Nie było to możliwe. Nie wiem, czy dziś to jest w ogóle możliwe, żeby ustalić, ilu tak naprawdę zginęło w tej bitwie pod Zadwórzem, ilu się uratowało, ilu trafiło do łagrów, a potem z tych łagrów wróciło, bo byli też tacy, którzy dostali się do niewoli, zostali skazani na łagry i którym się jakimś cudem udało z tych łagrów czy uciec, czy z transportów uciec i powrócić. Nie wiem, czy dziś jest to możliwe, żeby ustalić jeszcze listę nazwisk żołnierzy, którzy zginęli, tych młodocianych, młodych żołnierzy, niedoświadczonych, którzy zginęli pod tym Zadwórzem. Działałbym niezgodnie z moim pomysłem, bo mam taki pomysł, żeby ustalić właśnie te nazwiska poległych, uczestników bitwy i tych, którzy ocaleli. Oni w bardzo różny sposób trafiali po wzięciu ich do niewoli. Niektórzy znaleźli się na przykład w szpitalach tyfuśnickich. Z jednego, który do tej pory wiem, że trafił do łagrów, bo go przerzucano, a inni do obozów jenieckich, czy często do jakichś takich grup, które pozostawały pod strażą, a nie były obozami jenieckimi. Często tragedia dotykała ich, bo choroby, epidemie czerwonka, tyfus bardzo uszczuplały skład. Natomiast jedno jest bardzo, bardzo piękne. Oni, wszyscy ci, których do tej pory znalazłem, a to jest kilkadziesiąt nazwisk, uciekli. W różnych sytuacjach, w różnych momentach. Czasami 3 dni po bitwie, czasami 2 tygodnie lub 5 czy 6 miesięcy później po bitwie. Uciekli, przychodzili do Lwowa i natychmiast meldowali się z powrotem u Abrahama. O adiutanturze rotmistrza meldowali się, że oni tutaj właśnie błyskawicznie wracają. Bitwa pod Zadwórzem w opinii historyków na kilka godzin opóźniła marsz pierwszej Armii Konnej na Lwów i ułatwiła wojskom polskim przygotowanie obrony miasta. Dlaczego powinniśmy pamiętać o jednej z tych dziesiątek bitew, które były wtedy toczone? Dlaczego powinniśmy pamiętać o bitwie pod Zadwórzem? Myślę, że powinniśmy pamiętać właśnie dlatego, że o tym nie wolno nam było pamiętać przez tyle lat. Więc czas najwyższy, żeby przywrócić pamięci naszej tych poległych, dziesiątki, setki nazwisk ludzi, którzy nie wahali się oddać życia i nie wahali się bronić do ostatniego naboju, mało bronić nawet wtedy, kiedy zabrakło już kul karabinowych, bo oni się bronili do końca, nawet w tej walce wręcz, której niespecjalnie umieli prowadzić ci młodzi ludzie, właśnie pod Zadwórzem, pewnie w innych bitwach też. Niesamowite są te opisy tych, którzy uciekali. Oni już się nie boją w 1936 roku, żeby o tym mówić. Oni się bali po wejściu, po powrocie do Lwowa, wszystko jedno, nawet z niewoli, bo przecież nie wszyscy zginęli, część żołnierzy wróciła do Lwowa po walce, bo oni się bali mówić o tym, bo się obawiali oskarżenia o dezercję. Obawiali się oskarżenia o niewłaściwą postawę na polu walki. Oficerów nie było, poginęli lub popełnili samobójstwo. Tak. Natomiast żołnierz bał się, szczególnie ci młodzi żołnierze. Rozeszła się informacja, że będą spisywać, że będą karać, że będą wysyłać do karnych jakichś batalionów. To bardzo chwytliwa informacja. Niektórzy tak bardzo się bali, że bali się przez kilka następnych lat. A równocześnie, tak jak już mówiłem, pojawiali się tacy, którzy nie chcieli się bać, którzy chcieli o tym mówić, którzy nie mieli z bitwą nic wspólnego. Tacy zawsze się znajdą, ale my dziś Państwu chcieliśmy uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy o tej bitwie pod Zadwórzem. Chcieliśmy tę bitwę przypomnieć i dziś w tym dniu szczególnym chcieliśmy przypomnieć również tych kilkuset poległych tam wtedy, tych młodych ludzi, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, jakkolwiek by górnolotnie to nie brzmiało, no to taka to była prawda. Oni wychowani w takim duchu patriotycznym szli do wojska, chcieli walczyć o tę wolną Polskę i jak mówiono wtedy, jak znawcy tematu podkreślali, że walka, między innymi ta bitwa pod Zadwórzem, bitwa o Lwów, to była walka o bycie lub niebycie Kresów przy Polsce tak naprawdę w tym 1920 roku. Ja się zastanawiam, czy można tak powiedzieć, ale ważniejsza może od samej bitwy jest legenda, która do dzisiaj trwa, która uczy i przekazuje tak, jak ta bitwa wyglądała, lub przekazuje jej legendę, jaką chcielibyśmy i jaka jest potrzebna do odbierania dzisiaj. Pewnie tych bitew zapomnianych, bohaterów zapomnianych jest bardzo wielu. Dziś przypomnieliśmy, proszę Państwa, bitwę pod Zadwórzem, która została stoczona 17 sierpnia 1920 roku. Wedle różnych danych zginęło w tej bitwie 318 walecznych. 318 żołnierzy, którym przewodził kapitan Bolesław Zajączkowski, polski Leonidas. O polskich Termopilach, czyli o bitwie pod Zadwórzem, dziś opowiadał państwu krakowski historyk Stanisław Maria Jankowski. Dziękuję pięknie.